Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator i kontynuujemy te nasze wspaniałe przygody. Szczerze powiedziawszy, nie wymyśliłem nic ciekawego, co by mogło tutaj, wiecie, zmienić jakby obecny układ. Natomiast też trzeba jeszcze domówić towaru, bo niestety wychodzi wszystko i... No jo. O, takie rzeczy zrobię. I otwieramy dzisiaj, słuchajcie, i handlujemy. Także takie rzeczy. Proszę bardzo, papiery wartościowe Maniakela od razu idą tutaj. Co by nie było. 1734 dolce. Dobrze, wybielacze. No, hono. Tak zrobię. Może nie zejdą. Siuwaksy. Siuwaksy ostatnio nie zeszły, więc... Tutaj dajmy. Te drzwi jak się tam wzięły i za regał wkitrały. Znaczy tak prawie, bo nie widać tak dobrze. Tabletki... To w dużych ilościach poszły, nie? Albo dawno kupowaliśmy, albo nie, no nie wiem co. Dobra, torciki te, znaczy czekolady to w całości wejdą. Okej. Okay. Dalej. Mogłem dwa pudełka cukierku zamówić, ale już trudno. Ciasteczka powinny wejść całe, ale się zaraz przekonamy. Nie, jedno zostało ciasteczko. No dobrze, niech sobie stoi. I teraz szampuny. To na pewno wejdzie całe. I może na chwilę wystarczy. Wiecie co, powiem wam tak. Jeżeli chodzi o kwestie związane z magazynem. Ja tam dałem płatki. I powiem szczerze, tak jestem przyzwyczajony już tutaj do tego, że ten towar przed drzwiami leży, że zapominam, że jest w magazynie. I tu mamy przecież mnóstwo kawy, nie? A ja po prostu o tym nie pamiętam. Więc to takie rzeczy. No i takie kursowanie to też mnie nie kręci, więc... no cóż. Raczej nie wróżę przyszłości, dopóki pracownik nie zawita. Sprawdźmy, jak tam z tymi chipakami, bo... A, no właśnie, bo tu można dołożyć. I jeszcze zostaną. Dobra. I teraz dalej. Alkohol tu powinien wystarczyć. Jeżeli chodzi o jajka, duże, te największe opakowanie to wystarczy, ale średnie to by trzeba było zamówić. I małe profilaktycznie też. Ta turecka kola, łosoś, soki. To chodźmy. Jeszcze domówimy. Czyli tak, turecka, jeszcze Sprite'a bym wziął ze dwa kartony, soki, małe jajka, też średnie jeszcze dodatkowo, zjedźmy tutaj, łosoś, to jest. W ten sposób i może... Czekajcie, jak tam musaka, bo nie przyuważyłem. Nie, na luzaku. Na luzaku. Wydaje mi się, że nawet sushi nie trzeba zamawiać. Powinniśmy na tym wyrobić. Zastanawiam się nad tym, ale... To może kotlety weźmy. O. I tak zrobimy. I teraz będzie można to wszystko powykładać i otwieramy. Zobaczymy, co nam z tego przyjdzie. No tak, jedno pudełko jajek zostało, także... No chodź. To powinno wejść. Aha, no też zostało. To by trzeba było te jaja spuścić tutaj na dół i...
Byłoby lepiej. Dobra, tutaj jeszcze ten browar powinniśmy kupić, ale już daruję sobie w tej chwili. Zobaczymy. Jeśli zejdzie w całości, no to wtedy zaopatrzymy, ale soczek pomarańczowy był ważniejszy. Jabłuszkowy też. Łosoś norweski. Proszę bardzo. Będzie całe opakowanie? Jak to było? Aha. To mi się pomieszało. Bo myślałem, że na połowę tej półki to całe opakowanie wchodzi. A jednak rozkłada się na dwie połowy. O, steki jeszcze mamy. A kotleciki weszły całe. Więc nawet dobrze. Ten łosoś norweski będzie na później. Sprawdźmy, jak tam steki. Dowalimy jeszcze? No troszkę. No. To do wyrzucenia. Sprajcik. Można by dołożyć. Jeszcze zostanie, oczywiście. Zmieszczę tam. Zmieszczę. I co my tam jeszcze mamy? Kolkę tę turecką, tak? Jeden sprite to niech będzie tutaj na zewnątrz. I kolkę turecką dołożymy. Kolkę turecką. No dobra. I co? I chyba możemy otwierać. A nie, jeszcze ceny. Ceny musimy sprawdzić. Zobaczmy, co poszło w górę, co poszło w dół. Dobra, te kotleciki. Kotleciki musimy tam cenę zweryfikować. To zróbmy to za 12,70, tak jak jest tutaj napisane. Dalej. No pewnie coś przegapiłem, znając mnie, ale... Ale już dobra, tam trudno się mówi, żyje się dalej, otwieramy ten sklep no i spróbujmy zarobić, nie? Ziemniaków tam jest jak na lekarstwo, natomiast pizzę, nie pizzę, te wszystkie inne pierdolety to ma... A, miałem miodek schować, nie? Może ktoś go kupi. Dobra, kiełbaski są, dobrze. $1,253 mam na koncie, rachunki są popłacone, jeżeli chodzi o rozwój, to tutaj 11 tysięcy... Mamy, za 11 tysięcy możemy kupić tę ósmą sekcję, jeśli chodzi o magazyn, to ja już nie będę go brał, jak na razie kustomizacja jeszcze nie weszła, więc takie tu oto rzeczy. Mamy pierwszych klientów, elegancko, ja się może odsunę, gdzieś tutaj stanę, nie ma co im tam stać pod nogami. No i dobrze. Idą. Pani pierwsza tu do kasy przyszła. Zobaczymy, jak zarobimy i ile. Tam się ktoś z Państwa wypowiadał odnośnie tych labiryntów tutaj i tak dalej. Jakich labiryntów? Ktoś inny napisał, że nie nadaje się do planowania powierzchni sklepu. Bo ciasno i klientów by szlak trafił, jakby mieli między regałami się przeciskać. Naprawdę? A w ilu żabkach jest, powiedzmy tak, że jest ciasnota i trzeba się właśnie przeciskać? No. Ejże. Ja myślę, że każdy powinien tutaj patrzeć jednak na siebie, bo każdy gra tak, jak chce i każdy układa tak, jak chce. No dlatego jest ta gra fajna, że każdy robi to po swojemu. Natomiast niekoniecznie wizja jednej osoby musi pokrywać się z wizją drugiej. A to nie oznacza, że się nie nadaje. Ja bym mógł powiedzieć do takiego autora komentarza, to ty się nie nadajesz na widza. Nie? Bo masz własne zdanie. Skoro ja się nie nadaję do planowania sklepu, bo mam swoją wizję. Wiesz... Odbić piłeczkę mogę szybko.
Natomiast trzeba pamiętać, że to nadal pozostaje gra. Jeżeli tylko sprawia nam radość, jeżeli dobrze się bawimy, to reszta się nie liczy. Ale za to liczy się zarabianie hajsu tutaj i to idzie jakoś opornie. Teraz tak, trzeba monitorować... jak szampon za drogi, co ty gadasz, no ile on kosztuje? Aha, no dobra, rzeczywiście jest za drogi. Dobrze, 5,70, no już, chodź. Wracaj tutaj, czarnula. Dobra, przynajmniej siuwaksa już wywaliłem. Czarnulko. Szampon ci potaniało, tam potaniał. Już ci spuściłem cenę szampunu. I poszła, no. No i poszła. Chyba, że to tamta czarnulka. A nie, tamta czarnulka. Gościu wychodzi za tego, za zamrażarek. Może tamta czarnulka, nie? A zasugerowałem się czerwonym kolorem koszulki. No. No dobra, trudno. Teraz trzeba będzie, słuchajcie, czekać aż do zamknięcia, nie? Liczę, że powolutku te 11 koła się zbierze. Alternatywnie można byłoby, powiedzmy, czekajcie, powiedzmy, można byłoby odkładać hajsy na te 3 licencje naraz, nie? To może by się udało do 42 poziomu zebrać. Ale z drugiej strony ja to chyba wolę rozbudować jednak sklep. Bo to sporo pieniędzy będzie kosztowało. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak na razie to jesteśmy i tak w powijakach, bo 2700 niecałe na koncie. Jak na razie. Zatem musimy czekać. Jezus Maria, gościu. Dobra, papier toaletowy. Coś tam schodzi. Ale my chyba tutaj mamy zapasik. A nie, to kurczaki są. No dobra. Mąka Supreme. Widzę, że jakoś ładnie idzie. To można już uzupełnić. Kurczaków brakuje 3 sztuki, więc tutaj bym miał jeszcze do wyrzucenia. O. Tak, co by nie zabrakło. Wybielacze schodzą. Po ile te wybielacze są? Nie, no dobra cena jest na wybielacz. 3283. Jak lodziki. No nie wydaje się, jakby ktoś je tam kupował. Cena też jest dobra. Ziemniaki zeszły całe. Ale na te ziemniaki to naprawdę by trzeba było ogarnąć inną sekcję, nie? Zupełnie. Aha, sosy wyszły. Ten ostry sos gdzieś tam. No właśnie. A no właśnie. I majonez także. Czyli generalnie po jednej półce to jest za mało. Czyli po jednej półce to jest za mało. To też trzeba trochę pomyśleć nad innym rozwiązaniem. Herbata czarna się kończy. Zielona jeszcze jest. No dobrze, no dobrze. No w porządku, będziemy zamawiać. Prawie 4 koła. Jeszcze trochę klientów jest. Widzę, że jeszcze wchodzą. Więc okej. Okay.
Kolejna pani, która narzeka na brak sosów. Aha, i cukierki chyba tego. Cukierków chyba zabrakło. Jeszcze tam pani blondyneczka się szlaja. Jeszcze tutaj trzeba będzie chwilę poczekać. No ale prawie 4600. Aha, i parmezan wyszedł. No dobra. To też trzeba będzie mieć na uwadze. Dobrze, dobrze, dam radę. Ciekawe, czy to ta sama, co tutaj brała chleb tostowy. Swoją drogą trzeba będzie go kupić. Już trochę tak malutko zostało. No i dobrze, ostatnia klientka. No raczej piątki nie przekroczymy. Nie no, zdecydowanie nie przekroczymy. Ależ ty się grzebiesz. No i ile będzie? Aha, i mozzarelli nie ma. 4871 dolarów 41 centów. Zamknijmy drzwi, dzień, zakończmy. 52 osoby. No okej. Okay. Dobra. Masło i browarek poszedł w górę. Zapłaćmy rachunki. No i już mamy tutaj 4600. Dobra. I oczywiście światło do zapalenia. Więc trzeba będzie to wszystko pouzupełniać. Już widzę, że tak, że mydełko, widzę, że wybielacz, no to wszystko trzeba będzie tutaj machnąć. Wiecie co? Wydaje mi się, że przydałoby się po pierwsze te papiery już ogarnąć na jeden regał. Tylko cholera właśnie, bo ja mam tutaj jeszcze jednego kurczaka i to jest problem. Myślałem, że ten karton wykorzystam, ale nie. I może rzeczywiście pomyślelibyśmy nad troszeczkę innym układem. Ale żeby tak zrobić, to trzeba będzie jednak, proszę Państwa, znowu poprzestawiać to wszystko, rozkminić, popatrzeć, co się najbardziej tutaj kalkuluje, co się najbardziej opłaca, no i wówczas będziemy dalej działać. Ustawienie, słuchajcie, takie jak w prawdziwych sklepach, no to wymusi na nas kursowanie między alejkami. Tak to w większości widać na pierwszy rzut oka, co się kończy i co pozamawiać. A żeby zrobić to sensowniej, tak jak faktycznie w sklepach jest, no to wtedy by trzeba było z czegoś zrezygnować, no i trochę więcej się nałazić. Ale być może takie rozwiązanie będzie lepsiejsze. No kto wie. Musimy też pamiętać o tym, że są kasy, trzy kasy, tak, które gdzieś musimy ulokować, jakoś umieścić. Zastanawiam się też, proszę Państwa, nad jednym rozwiązaniem, ale to już nie w tym tygodniu. No obecnie mamy 5 marca 2024. Myślę, że od 11, jeżeli by wprowadzić taką zmianę, to by miało miejsce, ale to już zapytam Was. Żeby podmienić, załóżmy później, ewentualnie, uwaga, ewentualnie, rozgrywkę live'ową z tego drugiego save'a na tę. Z jednej strony dobrze, z drugiej niedobrze.
więcej czasu byśmy mieli na ewentualne tutaj roszady, ustawiania, no i spotkalibyśmy się, tak, na live'iku. Natomiast z drugiej strony zdecydowanie ograniczyłyby się ilości filmów offline'owych z tego tytułu. No ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak na teraz, koniec odcinka. Dzięki za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.